Witam w kolejnym odcinku z Fleta na Osadzie. W kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku robimy żniwa bizonem. I prawdopodobnie chyba już jedne z ostatnich żniw bizonkiem moim. Ponieważ iż gdyż. No, hektary dochodzi. Ja już trochę pojeździłem. Czas na troszeczkę większy kombajn, ale tak niedużo większy. Niedużo większy, ale troszeczkę większy. Też będzie to bizon, ale trochę większy. Bo tym już gram 3 lata. Trzecie żniwa. Ale to wystarczy w sumie na niego. Wiem, że ogólnie to mało nim kosiłem, ale wiecie, no trzeba się rozwijać, tak? I teraz ogólnie nie wiadomo, jak to będzie z kanałem w ogóle, no bo się wakacje zbliżają. W sumie są wakacje. Są wakacje i właśnie nie wiem. Nie wiem, czy ja dam radę codziennie filmy wrzucać, więc. Więc może być taka sytuacja, że będzie przerwa tydzień, może dwa. A może będzie tak, że będzie po prostu film co drugi dzień tylko i. I tak. No chyba, że uda mi się nagrać to wszystko szybciej, no to będzie normalnie, bez zmian. Ale to zobaczymy, no bo. W sumie ostatni dzień pokazał mi w kość, trochę dał. Dobra, kombajn rozłożony. No, nowe pole to jest. Kupiłem go w poprzednim odcinku. Go je w sumie. Bo to jest jako ono, jako pole. No i tak sobie to ładnie tutaj. Dziorga. 4000 na koncie. Będę musiał chyba jakiś kontrakt zrobić sobie jeden. Może dwa. Ale jeden powinien wystarczyć. Bo ja tak. Zauważyłem, że więcej wydaje na. Ja mam niby to. Moje to wiatrowe. Nie wiem, jak to się nazywa. Nie wiatrak, nie, to nie jest turbina. Tylko to jest. Nie wiem sobie, jak to się nazywa. To nie. A do sklepu nie chcę wchodzić. Zapomniałem, jak to się nazywa i tyle. I ja mam to najmniejsze. I to powiem wam, że to robi mi jeszcze na minus. No bo ja płacę za ziemię 6. W całe opłaty na rok wychodzą, na rok, na miesiąc, 600 zł. Całe opłaty wychodzą 600 zł. No, a ja zarabiam z tego 500 miesięcznie, więc ja jestem z tego do tyłu, na okrągło. W sumie nawet to i dwie prawie. Dwie stówy do tyłu jestem. Bo, czemu dwie stówy? Ponieważ 500 chyba 60 jest za ziemię i jeszcze 70 odsetek kredytu. No to 640 płaca, ja zarabiam. No jakieś 150. Jakieś 150 na minusie jestem zawsze. A ja chciałbym właśnie te 150 być na plusie. Chociaż 150 na plusie, tak? Nie wiadomo. Może jakiś panel są jeszcze mały. Albo nie, nie wiem, zobaczę, pomyślę. Ale coś trzeba sobie kupić dodatkowego, no bo to. Masakra, tak? No wiadomo, panel słoneczny byłby w sumie troszeczkę lepszy niż wiatr, niż na wiatr. No bo wiadomo, że jednego miesiąca więcej będę zarabiał, no bo jest bardziej nasłoneczniony, czyli taki czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. No to w sumie maj też. No to są takie w sumie 5 miesięcy, gdzie najwięcej jest słońca, tak? No bo potem to już tak, wiadomo, trochę mniej jest. To zauważyłem już to na moich dwóch, w sumie trzech innych seriach. Że czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień sobie najbardziej oddają z tych paneli słonecznych, najwięcej się zarabia. No bo tak. Bo jak przychodzi sobie ten październik, październiku jeszcze ok, ale. Ale już listopad, grudzień, no to już nie ma takiego mocnego słońca. No i wtedy już się nie zarabia praktycznie. Znaczy zarabiasz, ale to już nie są takie duże sumy, znaczy duże sumy, no to już nie jest to samo, nie? Wiecie co, o pieniądze, a o co chodzi? A o co ma chodzić, jak nie o pieniądze? Dobra, kółko zrobione, ogólnie to jest kolejny odcinek z Fled na Osadzie, a nawet nie który to jest odcinek. Wiem, że kolejny, ale który dokładnie to... To ja sobie nie pamiętam. Kolejny odcinek. A ostatni odcinek z Fleta na Osadzie był który? 14 minut.
Nie, coś to za duże. Musiał być jakiś 15. A 15. Czy też 16 odcinek już. No i tak to jest. Dobra, trzeba zgasić Ursusa, bo po co ma się palić? Znaczy palić. 80%. 14 ton, 10 ton bez hektara, to fajno pisze. Na powierzchni terenu pola jest 90 tarów, no to powinien mieć 10 ton około. Chociaż to tak w sumie też nie wiadomo, no bo zrobiłem już kółko. No a już ukosiłem 3 tony, tak? Więc to może trochę oszukiwać, może nie. Ale zdaniem, że cię oszukuję. Zobaczę, w ogóle na trójce koszapie, nie na dwójce kosić bizony. No ale dobra, to jest farming, wie to o co chodzi. Po prostu tu się gra, żeby jak się jak najszybciej robi. Czyli powinien trochę bardziej realnie grać na serii. No ale... Ale dobra. Podobają mi się to. Te pokosy mi się podobają tak ze skosem, nic zawsze się podobało. Dobra, tutaj tylko na jeden poprzecznik. Żeby jak naj... Co się mówi? Żeby jak najmniej tej słomy rozciągać, żeby potem było łatwiej do doprasowania. Dlatego ja staram się tak kosić, jak idzie pole. Żeby jak najdłuższe pokosy były i jak najmniej do kręcenia było. No wiadomo, im większe pokosy, tym... Znaczy, im dłuższe pokosy, tym lepsze w sumie. Bo wtedy jest ich mniej fizycznie. I też nie trzeba tak długo spędzać na polu tyle czasu. No, bizon daje radę. Górka go tu zmęczyła trochę, ale dał radę. Był to bizon. No, Czech Valery jest 30 odcinków. Jutro piątek, więc jutro będzie 31 odcinek. Bo już wiem, że uda mi się go nagrać, no bo jest dopiero... Bo dzisiaj jest środa. Jest środa, ale jest 17.22, więc ten odcinek będzie wtedy na szybko. Ten odcinek jest na szybko nagrywany, żeby go wrzucić szybko na czwartek. No i w sumie jutro będę widział wyświetlenia i komentarze. Myślę, że komentarzy pewnie nie będzie, ale. Dobra, 2200. No, w sumie się wysypie. Się wysypie już, bo ciągle nie. Nie wiem, ile będę kosił tego. Na tym odcinku jest 8 minuta, no może zrobię 25 minut odcinka, żeby taki trochę krótszy był, żeby nie przynudzać. No a w kolejnym zrobię sobie prawdopodobnie koszenie łąki, no bo muszę siano ogarnąć. Ale nie będzie samego siana, jeśli o to wam chodzi. Że nie będzie znowu cały odcinek siana kosów. Nie. Tylko teraz będzie tak, że... Na początku odcinka chyba skoszę, a później się zawezmę zaprasowanie. Tak mi się wydaje, że tak będzie chyba najbardziej rozsądny to pomysł, by tak to zrobić. No i dobra, koszę sobie ten owiec, jęczmień. Kupiłem sobie pole z jęczmieniem, więc... Bo mi to pole się od początku w sumie podobało mi się od początku. Bo ja chciałem je kupić w sumie nawet przed jedynką, ale wtedy stwierdziłem, że nie wiem, jak postawiłem ten silos i nie mogłem do niego sypać, to mówię, pierwsze trzeba kupić jedynkę, żeby mieć pole. Żeby mieć raz, że więcej pola, a dwa, że będę mógł kiszonkę robić, tak? No właśnie, silnika do kukurydzy nie ma. I w tym jest problem. Więc no nie wiem, zobaczę. Ja jeszcze sobie muszę pomyśleć dokładnie, jak to rozwiązać z tym ziemnikiem do kukurydzy. Czy poszukać sobie jakiegoś małego takiego, co ma maksymalnie 4 rządki, czy... Chyba będzie tak trzeba zrobić. No bo usługi raczej wziąć nie będę brał. No bo bym musiał dać komuś modę, żeby przyjechał siać. I to tak... Nie wiem w sumie.
No wiadomo, że jakby ktoś by był na odcinku i przyjechał, to ciekawie było. Jakby ktoś przyjechał, to by było ciekawie, no ale nie będę specjalnie nikogo ciągnął na odcinki, bo na siłę. Jak ktoś nie chce, to nie. Znaczy, no nie wiem, czy ktoś nie chce, ale. Ale najgorsze jest to wtedy, co przesyłanie modów, nie? I wtedy, zanim to prześle mody, to wtedy on ci powie, zanim się bije, się dogada wszystko, co wiesz, to trochę schodzi czasu, a tak to ja wchodzę i tych 15 minut serwer mam ogarnięty, bo ja wiem co chcę robić w kolejnym odcinku i tak robię, nie? No teraz jeszcze w sumie ostatnie kółko i już powinienem dwa, bo teraz to będzie ostatnie najdłuższe, więc teraz powinienem dwa kółka robić już. No może być więcej w sumie niż. No, na pewno będzie więcej, no bo ja już kurczę zacząłem sypać na drugą przyczepę, a ja skosiłem mały kawałeczek. No i dobra, koszę, no może wyjdzie tak nawet, że cały odcinek będę dwie pole kosił tylko. A na tym drugim to tylko sobie poprzez szanki wytnę. Bo ile jest minut? 11, no. No więc zanim to skoszę, to będzie około 20 minut. No ale żniwa to ostatnie żniwa bizona, więc takie też. Też nie chciałbym za bardzo przedłużać ich. A te dwa pola jęczmienia w sumie ostatnie. No w sumie to przedostatnie, no bo jeszcze rzepak wam pokażę, jak będę kosił. Jeszcze wam rzepak pokażę, jak będę kosił. Bizonkiem moim. No ale rzepak to tam. W sumie dwa pola mam, ale. Ale może zrobię tak, że rzepak będę kosił i będę na przykład od razu już uprawiał w tym odcinku. Bo tak prawdopodobnie zrobię. Na słomę to ja sobie po odcinku zbiorę, no bo słoma to tam zbierać, to dieta. To tam nic ciekawego nie jest. Nawet do tyłu. 28%, więc ciekawe, czy jak zrobię kółko, czy będę miał ponad 50%, czy nie. Jak będę miał mniej niż 50%, to wtedy kolejne drugie kółko zrobię. No może kiedyś zima w deszczu zrobię, tylko to takie mało realne, nie? Żeby zima w deszczu robić, ale. Ale myślę, że tak. Nie wiem w sumie. No wiem, że to jest mało realne, żeby zima w deszczu robić, ale. Ale chodzi o to, że tak wiecie, bym kościół i bym miał tam na przykład dwa przejazdy do końca i by zaczęło padać deszcz. No to już bym sobie dokończył to, no bo wiadomo, bez sensu było to zostawiać, aż skończy się deszcz, tak? Wiadomo, że to jest farmik, no ale. Ale tam. Nie, dobra, nie zrobię drugiego kółka. Teraz dopiero będę robił drugie kółko, jak się wysypie po tym kółku. Bo już jest dużo krócej. Teraz już jest dużo krócej, więc teraz już na pewno będę robił kółko drugie. No i 2 tony i tam jeszcze. Jeszcze tylko w sumie 2 tony dosypię na przyczepę i będzie pewnie dostać się 13 ton. A prognozowało tutaj, że będzie około 10 ton z hektara. Więc jednak dało trochę lepiej, więc lepiej dla mnie, tak? Wiadomo, że lepiej dla mnie, no bo wiemy. A nie będę składać tej rury, bo ciągle nie chcę się jej rozkładać. A poza tym takie bizony to na okrągło z otwartymi rurami kosili. Kosiły. Bo oni tam mieli ręczną tą rurę wystawianą, więc tam na okrągło w PGR-ach były rury otwarte. No bo wiadomo, zbiornik tam duży nie był. Bizon to tam ma około 2 ton pszenicy, zależy jeszcze jaka gęstość, tak? Ale tak około 2 ton wejdzie, to na 800 gdzieś. Patrz, Żyda zrobiła. Myślałem, że mi się przewidziało. No i tak mi się nie przewidziało. No i dobra. Pięknie, pięknie to wygląda. No, nie no, widać, że dużo krócej teraz już jechałem ten przejazd niż poprzedni. I teraz się postaram dwa kółka zrobić i powinno się udać.
Powinno się udać, bo tutaj w sumie ten jeden przejazd jest taki długi jeszcze, ale kolejny już będzie krótszy, jak będę wracał, więc może się udać. Jakiś tam mały cień szansy na to jest. Nie, no ja muszę sobie w sklepie zobaczyć. O, no nie, no ale że to my tu nie robimy. O, jeszcze header wyłączył przez... przez tą prędkość taką, że wyłączyłem header sobie jeszcze. Ja objadę, bo nawet 50% nie ma. Więc sobie na spokojnie objadę. Drugie kółeczko. Tylko, że teraz jak się bym obrócił... W teorii mógłbym się obrócić, ale... Dobra, żeby coś było trochę innego, to przejadę się tędy. Teraz drugą stronę się przejadę. Tylko, że jak ja będę to w kółko prasował, to tam mi się za pokosy pomieszają, ale to tam jeden pies. Bo i tak to będzie sprasowane, musiało być i tak. Ale tutaj trochę fez zeszło w sumie. Jak w takie patrzę, to trochę fez, trochę dużo zeszło. Ale te pokosy fajnie wyglądają, tak po wyginaniu. No już jest 17 minuta odcinka. A ja chciałem... No w sumie dobrze, że tylko na tamtym drugim polu kółko zrobię. Bo ja chcę iść szybko na kibel i na 15. No postaram się w piątek nagrać odcinki głosowe. Czyli standardowo Ellengrad, M-Krieg. No i oczywiście choć Balearem, tak. Na flet na osadzie to pewnie się nie uda. Fleta to tak, z tym fletem to różnie bywa, żeby go nagrywać. Najczęściej, no na koniec tygodnia nigdy nie ma czasu. Ani w weekend. No bo to w weekend to wiadomo jak to jest. Tutaj gdzieś na piwko się wyskoczy, tutaj coś. No wiadomo, że w sobotę, no właśnie w sobotę to jeszcze robię, pracuję. Czy pracuję? No w sumie bardziej to pomagam na działce niż pracuję, no bo ja to robię za darmo, tak? No ale po prostu pomagam na działce i tyle. A na działce to tam zawsze schodzi, prawie jak w robocie, czyli z 7 godzin, 8, zależy w sumie co zamiast do roboty tak naprawdę. Bo na przykład teraz jak robimy drogę wjazdową, czyli wjazd sobie robimy, no to wiadomo, że tam siedzimy, kurczę, dosyć długo, żeby jak najszybciej, jak najwięcej tego zrobić. W sobotę, teraz w sobotę, tydzień temu zaczęliśmy to robić. No i spędziliśmy w sumie 8 godzin, no bo... 8 godzin byliśmy, no? Albo 7,5. 7,5 w sumie byliśmy, bo byliśmy od 12.30 do 20.00. No i tak to wyszło, nie? Więc sobota już był out. W sobotę nawet na kompie nie siedziałem. To było najlepsze, że ja w ogóle na kompa nie odpalałem w sobotę, bo nie było czasu. Ja wstałem o... 10? Chyba. Albo 11. O 11 chyba wstałem. W sobotę chyba tak. Chyba o 11 wstałem. Bo do 3 siedziałem na kompie, to fajnie. To o 11 wstałem. Nie, to w sobotę siedziałem do 3, sorry. Bo wróciliśmy w sumie z piwka, wróciłem? O 12? Mówię, kurde, idę na kompa, nie? Bo ja miałem wielmoże sobie nagrać, ale tak myślę, że safe mi się nie chciał czytać. Nie wiem dlaczego. Coś się zbugowało i nie chciał się safe czytać i... Półtorej godziny walczyłem z nim, żeby go naprawić, a później była już ta pierwsza 30. Mówię, kurde, no pierwsza 30 jest, nie? No to i wtedy zdecydowałem się, że ten safe, który się czytuje, czyli sprzed, można powiedzieć, że prawie no, półtorej godziny wcześniej, no czyli z połowy odcinka z tego strzana kosów, no to zanim to nadrobiłem, to już była trzecia. No to mówię, no to już trzecia, no to już idę spać, no bo zaraz wie, wiadomo. Już była trzecia, no to już mi się nie chciała nawet nagrywać, więc niby to timelapsik, ale już się nie chciało. Więc wyłączyłem kompa i poszedłem spać o 3, a wstałem o 11. No i wtedy tak wie, coś tam co poglądałem, jakiś tam YouTube short.
No bo shorty lubię sobie oglądać na YouTubie. Fajny to jest. Znaczy, ciekawe. No, pooglądałem sobie YouTube short. No i wiadomo, śniadanie jakieś szybko wyglądało takie. No i wtedy pojechaliśmy na tę działkę i wróciliśmy o 20, no to może co, no zdążyłem wrócić do domu, coś zjeść, no i trzeba było iść o 21 na piwko. I mówię, jak wróciłem wtedy o tej 12, no bo tak akurat wyszło, że tak szybko trochę, to nam, dosyć szybko to nam zeszło. No to o 12 do domu poszliśmy, no i wtedy mówię, chciałem wielmoże nagrać, szybko, znaczy szybko, no chciałem nagrać sobie i wyrenderować, tak? Jakby się udało to jeszcze wrzucić, ale to była już pewnie piąta rano, zanim by mi się to wrzuciło. Więc tak to wyglądało i... No i tak to wyglądało, no. Jeszcze się sejc wygował i tak to było i tutaj... Ciężko było. Ogólnie tamten tydzień był jakiś ciężki, bo... Ogólnie tak... Nie miałem zbytnio czasu na nagrywanie nawet. Bo tam byłem i to tak wyszło jakoś. Dobra, ty stój tu bizonem. A ile jest minut? 21, no więc w sumie jeszcze sobie wysypię tego ursusa mojego. Nie będę chyba kończył. A resztę to sobie po odcinku skoszę. No i tak muszę po odcinku skosić, no bo w kolejnym odcinku będę coś innego robił. I właśnie tam tych dwóch chmur potrzebuję. Bo tutaj to ja tam mogę sobie na koniec odcinka przyjechać. Jeśli w ogóle starczy czasu, bo jak nie starczy, to nie starczy, trudno. Ale tutaj będę miał fajną robotę w sumie. Tu będzie fajna robota, tylko nie będę mówił jaka. Nie będę wam zdradzał. A 11700 jednak tu wchodzi. Ja myślę, że 13700. No dobra. Jak tak wchodzi, to tak wchodzi, no i trudno. No i grzeję sobie tutaj Asilos. Wysypać to sobie na raz wysypię, no bo trigger od wysypywania jest dużo lepszy ustawiony. No i trochę paliwa już zaczyna brakować w mojej czwórce. Ale to się da. Się tam kiedy zatankuję. Dobra, syp te 5 ton. A ja muszę zobaczyć, jak to się w ogóle sklepie na żywo. Budowa. Produkcja i generatory. Mały kolektor. A nie, to nie to. To jest to. Mały przenik. Aha, czyli to tak coś na to, serio. A to jest mała turbina wiatrowa, okej. Okay. Czym się różni zwykłe od osady? Nie wiem. Nie wiem. Dobra. A jakbym tego głowinkę chciał postawić, to nie będzie 900 na miesiąc, ale coś to tak nie działa. Za 7800. Wiecie co, ja chyba sobie to postawię teraz. To zrobię sobie tak. O, dokładnie tak. Przepraszam. Wezmę sobie piątkę kredytu, no będę miał 25 tysięcy, ale ja sobie to spłacę. No, produkcja. A jak będzie późniejsza część serii, no to wiadomo, to jest coś większego. Kupię może na polu jakimś. Tu sobie postawię w sumie. No i niech sobie to stoi. No i dobra, no. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, cześć, papa. Zatrzymaj nagrywanie.